Trzeci duży proces w sprawie afery reprywatyzacyjnej. Na ławie oskarżonych 13 osób w czwartek ma rozpocząć się kolejny duży proces w sprawie afery reprywatyzacyjnej. W czwartek przed Warszawskim Sądem Okręgowym ma rozpocząć się kolejny duży proces w sprawie dzikiej reprywatyzacji w stolicy. Na ławie oskarżonych zasiądzie 13 osób, w tym znany handlarz roszczeń Mirosław B. Prokuratura zarzuciła im popełnienie łącznie 37 przestępstw, a nieruchomości, mimo braku podstaw do zwrotu, miano przejmować za łapówki. Według śledczych, szkoda wyrządzona spadkobiercom i skarbowi państwa wyniosła ponad 91 milionów złotych, a oskarżeni mieli wręczyć 2,1 milionów złotych korzyści majątkowych. Kiedy sprawa ta, we wrześniu 2019 rok, trafiła do sądu, przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji Sebastian Kaleta mówił, że akta oskarżenia jest dowodem na patologię, jaka miała miejsce w Urzędzie Miasta. Pierwotnie wrocławska prokuratura skierowała oskarżenie w tej sprawie do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. Wkrótce potem na wniosek mokotowskiego sądu sprawa została przekazana do Sądu Okręgowego w Warszawie. Jak podawała wtedy prokuratura, śledczy oszacowali, że szkoda wyrządzona spadkobiercom oraz skarbowi państwa wyniosła 91 603 760 zł. Kwota wręczonych łapówek wyniosła 2 100 000 zł. Ustalone w toku śledztwa okoliczności wskazują na szereg uchybień postępowań administracyjnych poprzedzających wydanie decyzji reprywatyzacyjnych, wskazywała prokuratura. W jednym z wątków tej sprawy, dotyczącym kamienicy przy Mokotowskiej 63, określanej jako symbol afery reprywatyzacyjnej, Mirosław B. kupił roszczenia do tej nieruchomości i starał się o zwrot budynku. Według śledczych w tym celu razem z innym handlarzem roszczeń Robertem N. wręczyli 2 miliony złotych łapówki były wicedyrektorowi stołecznego BGN Jakubowi R., który mimo braku podstaw prawnych wydał pozytywną decyzję reprywatyzacyjną. Aktem oskarżenia w tej sprawie objęci są Mirosław B., znany handlarz roszczeń, Krzysztof D., współpracownik i pełnomocnik Mirosława B., Jacek W. i Iwona P. Eś. Główni specjaliści w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Kamil D., inspektor w BGN, Jakub E., zastępca dyrektora BGN, Gertruda J. F., naczelnik w BGN, Mariusz P., kierownik w BGN, a także Jerzy M., Jerzy B., Alina D., Bogusława D., E., radcowie prawni w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i Leszek Z. Notariusz. Chodzi o nieruchomości położone przy ulicach Mokotowskiej 63 oraz 40, Emilii Plater 15, Mazowieckiej 12, Chopina 16, Poznańskiej 14, Chorzej 23-25 oraz 25, Saskiej 56, Schroedera 72, Marszałkowskiej 141, Nowy Świat 28, a także przy placu Defilat. Będzie to trzeci z tak zwanych dużych procesów w sprawach reprywatyzacji w stolicy. Przed warszawskim sądem toczą się już dwa inne takie postępowania. W marcu 2019 rok rozpoczął się pierwszy z takich obszernych procesów, w którym wrocławska prokuratura regionalna oskarżyła 7 osób o łącznie 24 przestępstwa, gdzie wartość szkody zbliża się do 300 milionów złotych. Sprawa ta dotyczy nieruchomości przy ulicach Siennej 29, Twardej 8, Twardej 10 i Królewskiej 39 oraz przejmowania nieruchomości w obszarze przedwojennej osady kolonialnej nr 4 na Mokotowie przy ulicach Sobieskiego, Piaseczyńskiej i Dzikowskiego. Oskarżonymi w tym procesie są ojciec i syn, zajmujący się skupowaniem roszczeń i praw do stołecznych nieruchomości, Maciejem i Maksymilianem. Warszawski adwokat, Andrzejem. Dwoje adwokatów występujących jako kuratorzy, Grażyna K. B. i Tomasz Rzet. Oraz dwóch rzeczoznawców majątkowych, Michał S. Z. i Jacek R. W listopadzie 2019 rok ruszył natomiast drugi z tych procesów, w którym oskarżeni są m.in. były
wicedyrektor BGL w stołecznym magistracie, jego rodzice oraz były dziekan stołecznej palestry, łącznie 8 osób. W sprawie chodzi o działki przy Pałacu Kultury i Nauki, przedwojenny adres, ulica Chmielna 70 oraz przy ulicach Karowej 14-16, Mokotowskiej 63, Nowy Świat 63, a także nieruchomości w Kościelisku przy ulica Salamandry 30. Pap.